Z różnymi usługami, które wykonujemy, wiąże się różna odpowiedzialność? Tak. Tak w takim telegraficznym skrócie bym to ujął. W świadomości naszego społeczeństwa pokutuje wiele przekonań, które z tą rzeczywistością prawną nie ma absolutnie nic wspólnego. Stąd prawidłowe określenie, z jakiego rodzaju umowami, charakterem tym prawnym usług mamy do czynienia w branży detailingowej, myślę, że pomoże i tej osobom, które prowadzą studio czy raperom, w jakiś sposób na tym początkowym etapie konfliktu z klientem pomóc oceniać swoje szanse, czy te też prowadzić z nią tą rozmowę. Czyli mówimy o sytuacji, w której na przykład klient ma pretensję, że w bagażniku są ziarenka piachu, natomiast nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile ich jest i czy one świadczą o tym, że to zostało źle zrobione albo że dokładnie. Dobrze. W przypadku ewentualnego sporu z klientem, to też powinniśmy sobie gdzieś opisać, żebyśmy mieli podkładkę, na co się umówiliśmy i jaki charakter ta praca miała po prostu mieć. No jesteśmy narażeni na opinię klientów i tutaj akurat sądownictwo i my jako prawnicy wychodzimy z prostego założenia, jakiś poziom odporności na krytykę i ocenę naszej działalności musimy mieć naszego przedsiębiorstwa. Tak jak każdy człowiek. No, każdy gdzieś ma prawo nas oceniać. My oceniamy innych, każdy też ma prawo ocenić nas. No dobra, ale zobacz, ja poświęciłem czas na oklejenie, teraz muszę poświęcić czas na ściągnięcie, a dochodzi mi jeszcze do tego, że zapłaciłem za tą folię, nie? Więc... No pain, no game, jak to mówię. Witamy Was w, chyba można powiedzieć, już cyklu. Druga część zagadnień prawnych w świetle detailingu. Znów jest z nami Mateusz. Cześć Mateusz. Cześć Marku. Witam Cię serdecznie. Mateusz, zaproponowałeś, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o charakterze prawnym usług detailingowych. Dlaczego w ogóle, skąd ten wątek i skąd ten pomysł i dlaczego stwierdziłem, że możemy na ten temat porozmawiać? Z tego względu, że gdzieś nasz prawniczy świat, nazwijmy to, jest dość hermetyczny. My żyjemy wokół jakichś schematów i tego, co nas uczą i to, co nas, sprawy, które następnie są rozstrzygane, rozwiązywane, bardziej to powiedzmy rozstrzygane niż rozwiązywane, no są gdzieś sprawami schematycznymi, tak? Nie jest to problemem rozwiązanie kolejnego sporu polegającego na tym, że ktoś źle wybudował mi dom, że samo, nie wiem, sprzedane auto nie działa lub zatarł mu się silnik, czy nie wiem, babcia, która dała komuś pieniądze, nagle stwierdza, że chce zwrot tych pieniędzy, bo wnuczek jest wobec niej niewdzięczny. Tu już używając trochę takiej terminologii prawniczej. Natomiast świat prawniczy, świat prawników, ta rzeczywistość sądowa jest w ogóle nieprzygotowana na takie nowe rozwiązania biznesowe, nowe usługi, bardziej niż towary, tutaj raczej chodzi o usługi. I zarówno prawnicy, jak i sądy tym mają problem, jak do tego podchodzić. I cała istota problemu sprowadza się tak naprawdę do tego, że żeby zapobiegać problemom, trzeba na początku wiedzieć, trzeba ten problem zdiagnozować i wiedzieć, w jaki sposób on może być rozwiązany, w jaki sposób on może być rozstrzygnięty. No bo żeby zapobiegać czemuś, musimy wiedzieć czemu. I teraz, jeżeli chodzi o ten charakter usług detailingowych, ten charakter prawny, chodzi o to, żeby ocenić, z jakiego rodzaju umową w takim świetle prawnym my mamy do czynienia. Bo od tego też zależy, jakie ten nasz klient, twój potencjalny klient, jeżeli prowadzi studio, co on może ci zrobić, jakie on ma w stosunku do ciebie uprawnienia, jakie on ma roszczenia, w jaki sposób ty możesz się przed nim bronić, ale tak samo, jakie w stosunku do niego ty też masz prawa, jakie w stosunku ty do niego masz uprawnienia i roszczenia. Okej, ja to przepraszam. Czy to oznacza, żebym dobrze zrozumiał, że różne usługi, które wykonujemy, albo z różnymi usługami, które wykonujemy, wiąże się różna odpowiedzialność? Tak. Tak w takim telegraficznym skrócie bym to ujął, okay. Bo musimy pamiętać, co bardzo często wszystkim umyka, że zasadnicza większość umów, my jako prawnicy mówimy, że ona ma charakter dwustronnie wiążący, to jest takie dość dziwne słowo, to znaczy, że tam każdy ma jakiś obowiązek,
ma prawo coś wymagać, ale ma też wobec drugiej strony jakieś obowiązki. To znaczy, tłumacząc to na klasycznej sprzedaży, to nie jest tak, że tylko kupujący, ten kto kupuje, ma obowiązek zapłacić drugiej sprzedawcy kasę, tak, jaką umówioną kwotę, ale ten sprzedawca też ma obowiązek temu kupującemu wydać za to, co płaci. I teraz w naszej świadomości, w świadomości naszego społeczeństwa, no pokutuje wiele przekonań, które z tą rzeczywistością prawną nie ma absolutnie nic wspólnego. Pomijając kwestię nazewnictwa, które zasadniczo się rozjeżdża, takim moim ulubionym przykładem jest umowa kupna-sprzedaży, którą wszyscy gdzieś tam ściągają z internetu, gdzie mówimy o umowie sprzedaży, bo to tak jakby była umowa darowizny i brania, pożyczania, pożyczki i pożyczania. No nie, jest umowa sprzedaży, nie ma umowy agencji, jest umowa agencji, nie ma protokołu, są protokoły, nie ma zachówku, jest zachowek, to oczywiście takim żartem możemy mówić, jeżeli chodzi o terminologię, natomiast też o to obowiązki prawne. I teraz te usługi e-mailingowe są czymś zupełnie nowym na rynku. Nie są też gdzieś na tyle, że tak powiem, sądownictwo też nie jest z nimi na tyle obyte, ale co najgorsze, też nie jest na tyle obyte z samymi takimi usługami okołomotoryzacyjnymi, bo weźmy pod uwagę, że gdzieś takie spory klasyczne, choćby z mechanikami samochodowymi, one też nieczęsto trafiają do sądów, tak? Bo tutaj w przypadku jeszcze tych usług, jeżeli chodzi o mechaników, nie mówimy o jakichś zawrotnych kwotach. I teraz, jeżeli idziemy do mechanika i wykonuje on gdzieś tam usługę, powiedzmy naprawę na poziomie 500-1000 zł i ja mam, i ta usługa została spartaczona i ja mam iść do sądu, a prawnik mi powie, że zaprowadzenie tej sprawy jest 3000, no to... Nie ma sensu. No mało kto się z decyduje. W przypadku usług detailingowych to ryzyko tego sporu sądowego jest dużo większe, tak? Jest no szczególnie, to... przepraszam, jeżeli mówimy o na przykład aplikacji folii, to jest kwota, nie wiem, 15 tysięcy złotych. Dokładnie i raczej nikt nie przyjeżdża, nie obrażając oczywiście właścicieli Seicento, nikt nie przyjeżdża oklejać Seicento za 10-15 tysięcy złotych, tylko raczej jeżeli kupuje, nie wiem, samochód o wartości 300-350 albo i więcej tysięcy i wydaje na tą usługę 10-15 tysięcy, a ona zostanie źle wykonana lub innego rodzaju usługa detailingowa stanie źle wykonana, no to taki klient też ma środki na to, aby do tego sądu iść. Ta gra już jest warta świeczki. Jasne. Tak? Stąd prawidłowe określenie, z jakiego rodzaju umowami, charakterem tym prawnym usług mamy do czynienia w branży detailingowej, myślę, że pomoże i tej osobom, które prowadzą studio czy wraperom, w jakiś sposób na tym początkowym etapie konfliktu z klientem pomóc oceniać swoje szanse, czy też prowadzić z nią tą rozmowę, bo bardzo często klienci, tutaj nasi klienci, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, ulegają pewnym naciskom klientów, bo mówią: kurde, to ja nie wiedziałem, że on tak nie może, tak? Albo bo ja słyszałem, że ktoś tak zrobił, kumpel mi powiedział, że on miał rację i zgadzają się na rozwiązania, które są dla nich niekorzystne i na które teoretycznie by się zgadzać nie musieli. Do tego tak naprawdę sprowadzałby się wątek naszej rozmowy. Dobra, no bardzo, bardzo ciekawy, sam jestem żywo zainteresowany, ale użyłeś sformułowania umowa. Która zazwyczaj kojarzy nam się właśnie, skupuje coś, podpisuje umowę. Czy świadczenie usługi na rzecz klienta to jest równoznaczne z pewnego rodzaju umową między mną jako usługodawcą, a nim jako usługobiorcą? Tak, oczywiście, my się przyzwyczailiśmy, że mówimy o tej słowie, o słowie umowa, czy mam do czynienia z umową, jeżeli coś podpiszemy. W ogóle w Polakach to słowo umowa wzbudza już z jednej strony taki niepokój, otwiera nam jakieś takie pole do negocjacji, no bo jak mam z kimś podpisać umowę, to chciałbym, żeby w tej umowie też było coś mojego, a nie tylko to, co zaproponuje druga strona, ale przykład pierwszy z brzegu, no idąc do sklepu, kupując bułkę, pani absolutnie nie wyjeżdża ci na blacie z umową, natomiast w świetle prawa dochodzi do nic innego niż do zawarcia umowy sprzedaży. Musimy pamiętać o tym, bardzo takie, myślę, że proste do zapamiętania, nawet dla laika, zdanie, które pomogło mi na studiach wiele zrozumieć, zapamiętać tą zasadę. Moja pani profesor od prawa cywilnego nauczyła nas takiego prostego zdania, że nie ma formy bez normy. To znaczy, że jeżeli przepis prawa nie wskazuje nam, że dana umowa musi być zawarta w jakiś określony sposób, to może ona być zawarta w każdy możliwy, czyli nawet ten ustnie, tak? W taki albo ustnie, albo w dorozumiany sposób. Nie ma formy bez normy, czyli na przykład jeżeli
każdy z nas wie, że jeżeli chce kupić mieszkanie, chce kupić jakąś nieruchomość, no to muszę iść do notariusza, tak? Czyli tą formą zawarcia tej umowy jest akt notarialny. Nie będziemy się tutaj rozwodzić o formach czynności prawnych, czyli o formach, w jakich może być zawarta umowa, natomiast odpowiadając na twoje pytanie, tak, na zasadzie, o której ja przychodzę do studia i umawiam się, już jak cała nazwa, samo określenie wskazuje, na wykonanie danej usługi, to ja tą umowę zawieram w momencie, w której mówimy, dwie strony sobie przybijają piątkę, wiem, okej, to robimy. Okej, no to teraz w takiej sytuacji, jakie są te umowy w świecie detailingu, w świecie wykonywania usług i z czym one dla nas, jako dla prowadzących ten biznes, się wiążą? Czy tutaj, jeżeli byśmy mówili o tym rodzaju umów, no to moglibyśmy je w różny sposób dzielić. Myślę, że to nie będzie dla słuchaczy interesujące. Takim podstawowym kryterium, czy podstawowym, powiedziałem, którym dla nas będzie punktem wyjścia naszej rozmowy, to jest podział umów, jak my to określamy, na umowę należytej staranności i na umowę określonego rezultatu. Wiem, że te sformułowania mogą brzmieć dość trudno, ale sobie je w taki przystępny sposób wytłumaczymy. No, umowy należytego działania sprowadzają się do tego, że my nie patrzymy na to, co ma być konkretnie osiągnięte, jakiś określony, rzeczywisty, istniejący rezultat, tylko na samo zachowanie, działanie drugiej strony. To daj proszę jakiś przykład, żeby nam było łatwiej. Przykład życia i przykład detailingowy, na przykład przeprowadzenie lekcji. Przeprowadzenie sprawy przez prawnika w sądzie, tak? My nie umawiamy się na określony rezultat, tak? Że masz przeprowadzić lekcję, to znaczy, że masz nauczyć klasę. Nie, ty masz przeprowadzić lekcję, tak? Ty nie ponosisz odpowiedzialności za to, czy cała klasa się nauczy. Prawnik nie ponosi odpowiedzialności za to, czy sąd wyda wyrok określonej treści, tak? No bo to sąd decyduje, jaki wyrok wyda. Na gruncie detailingowym umowa choćby sprzątania pojazdu, tak? Może nie jest to taka stricte detailingowa usługa, jednak jest to taka usługa poboczna, która gdzieś jest tam świadczona przez studia, choćby w ramach usługi przygotowania do sprzedaży, które studia detailingowe świadczą, nie tylko zewnątrz przygotowanie tej samej karoserii, ale też wnętrza pojazdu, jego odpowiednie specjalistyczne wyczyszczenie. My tutaj patrzymy na to, w jaki sposób ktoś to zrobi, bo nie jesteśmy w stanie tego rezultatu ocenić w takiej kategorii zero-jedynkowej. No bo nie ma jakichś jasnych kryteriów stwierdzających, czy coś jest posprzątane. Okej, dobra. Oczywiście jesteśmy w stanie, mówiąc szczerze, wymyślać jakieś przykłady, tak? Co znaczy dla nas, że jest czysta, ale dalej jest to coś bardzo ocennego. Tak? Czyli mówimy o sytuacji, w której na przykład klient ma pretensję, że w bagażniku są ziarenka piachu, natomiast nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile ich jest i czy one świadczą o tym, że to zostało źle zrobione albo że dobrze. Dokładnie, tak? Czy dla jednej osoby to, że będzie tam bezsprzecznie 7 ziarenek piasku, no mniej lub bardziej widocznym gołym okiem, no nie będzie rzutowało na ocenę, czy samochód jest czysty, czy nie. Natomiast według kryteriów jakichś osobistych, subiektywnych, innej osoby, ona powie, no moim zdaniem to nie jest czysto, bo nie powinno być żadnego ziarenka. Okay. Drugim rodzajem tych umów, tak jak powiedziałem, to jest umowa rezultatu, czyli to, gdzie my mówimy o czymś rzeczywistym, o czymś, co istnieje, co jest w jakiś sposób namacalne. I taką umową rezultatu klasycznie będzie umowa, no już wiadomo, umowy o roboty budowlane czy o wybudowanie jakiegoś obiektu, no to jest oczywiste, tak? No bo nie ma i jest. Ale jest to umowa z krawcem na uszycie na przykład sukienki. Czy garnituru, bo garnitur czy spodnie mają mieć określone wymiary, tak? Mają mieć 100 cm w pasie. I my jesteśmy w stanie ten rezultat obiektywnymi kryteriami ocenić, zmierzyć, tak? Biorę miarę i mówię, panie, one mają 98, a nie 100. Czyli jest źle. Czyli rezultat nie został osiągnięty. Umawiam się ze stolarzem, ma być wykonany stół, tak? Czy szafa o takich i nie innych wymiarach, tak? O jakichś parametrach fizycznych. Nie ma tych, one nie zostały zachowane, są, nie wiem, krzywo zawiasy, drzwi się nie domykają. My jesteśmy w stanie, tutaj nie można stwierdzić, czy coś zostało wykonane, tutaj nie ma pola do jakiejś subiektywnej własnej opinii. No, jak 98 cm to nie 100. Dobra, to przepraszam, jeszcze zanim się rozpędzisz, bo mówisz o takim obiektywnym,
pozytywnym stwierdzeniu, że coś nie zostało zrobione tak, jak się na to umówiliśmy. Czy właśnie, i tu trochę nawiązujemy do pierwszej rozmowy, to ma określać jakiś protokół, chociażby biorąc pod uwagę usługi detailingowe, no bo jakby, wiesz, interesuje mnie, w jaki sposób wychwycić i w jaki sposób opisać to, na co my się z klientem umawiamy. No, przechodząc w takim razie już bezpośrednio do sedna, przekładając naszą rozmowę już na usługi detailingowe, nie tyle co protokół, tak? Protokół oczywiście nam wyznacza rodzaj i zakres usługi, ale nie będziemy tu raczej mówić o ocenie czegoś wykonania. Możemy to oceniać, czy zostało w ogóle wykonane, tak? Jeżeli umawiamy się w protokole, czy w umowie, w karcie pojazdu, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętam, w dokumencie, że nie wiem, ma być, będziemy oklejać nie cały samochód, ale ma być oklejona, nie full wiem, front. Full front, tak? Mhm. No to jeżeli nie mam oklejonego przedniego zderzaka, no to go nie mam oklejonego, tak? Tutaj no on po prostu w tym zakresie usługa nie została wykonana. Można to uznać, że ten rezultat nie został wykonany, ale o tym będziemy mówili później, nie chciałbym tutaj za bardzo naszym słuchaczom namieszać. My tu mówimy coś z punktu widzenia też takiej wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej danego rodzaju i to też jest właśnie problem w usługach detailingowych, dlatego stwierdziłem, że fajnie jest o tym porozmawiać, bo choćby w przypadku spraw sądowych, tak, na gruncie sądowym, my nie mamy na dzień dzisiejszy biegłych z zakresu detailingu. Dokładnie, tak? Dokładnie. Bardzo często te spory, zresztą czym spotykamy się w sądzie, bo takich spraw, które prowadzimy, jeżeli chodzi o usługi detailingowe w swoim, że tak powiem, portfelu spraw na biegu, czyli które są w toku mamy. Mamy do czynienia z biegłymi rzeczoznawcami samochodowymi, czy biegłymi, którzy z zakresu mechaniki pojazdu, którzy są powiedzmy mechanikami i wpisali się na listę biegłych, a którzy nie mają pojęcia o wykonywaniu tego rodzaju usług, bo na przykład o tym, czy folia została prawidłowo oceniona. Nałożona. Nałożona. Bóg daj, jakby mi oceniał to jeszcze lakiernik, tak? Ocenia mi to ktoś, kto był mechanikiem samochodowym i na konkretnych przykładach to myślę, że oprzemy się dalej, ale jego poziom wiedzy tej oceny, czy został dobrze zrobiony, powiedzmy, jest daleki od tego, czego należało było oczekiwać i jak to faktycznie w rzeczywistości wygląda. Mhm. Z punktu widzenia detailingu. Natomiast będzie nam to właśnie wyznaczać ta wiedza specjalistyczna. Jeżeli oklejamy coś, nie wiem, z jakiej perspektywy? Umawiamy się z klientem na aplikację folii, no i pytanie, czy będziemy tą aplikację robili z tak zwanej, jak dobrze wiesz, formatki, czy będziemy ją kryli z brytu, no to też ten rodzaj wykonania usługi i kryteria jej oceny będą zupełnie inne, tak? Mhm. Wiadomo, że jeżeli będziemy tutaj oceniać taką aplikację, no to będziemy patrzeć, w jaki sposób na przykład, czy ta folia oczywiście jest nałożona, czy nie mamy jakichś pęcherzyków powietrza pod spodem, czy nie mamy jakichś zabrudzeń, które nam się wdarły, a które nie zostały usunięte, jesteśmy to w stanie ocenić obiektywnie, tak? Tutaj nie ma należytej staranności, tylko jesteśmy w stanie stwierdzić, że faktycznie folia nam bąbelkuje i gdzieś tam te pęcherzyki powietrza nie zostały usunięte, co niewątpliwie jest wadą. Będziemy patrzeć na sposób choćby zaklejenia rogów, tak? Czy ta folia faktycznie jest dobrze naciągnięta, czy ona jest widoczna i też z jakiej perspektywy jest widoczna. Bo oczywiście to, co powiedziałem, że będziemy nawiązywać że później nawiążę do przykładów, z perspektywy jakichś sporów sądowych, no jeżeli ja mam biegłego, który ocenia mi aplikację folii i twierdzi, że ją widać, ale ocenia to rysując nosem po karoserii, no jest to jednak jakiś przedmiot trzeci nałożony na karoserię, no i to jest oczywiste, że z jakiejś odległości będzie go widać, jeżeli i będę jeździł nosem po masce, no a samochód był lakierowany, no to ja też zauważę to, nie wiem, jakieś tam delikatne smugi, czy jakieś nierówności w tej warstwie nałożonego lakieru w sposób wtórny na ten pierwotny. A to przepraszam, biorąc pod uwagę to, o czym teraz mówisz, czy warto w takiej sytuacji, na przykład, no znowu odniosę się do tego protokołu, określać, czy usługa została wykonana z formatki albo z tak zwanego brytu, bo w tym momencie, jeżeli mam formatkę, no to wiadomo, że będzie widać krawędź i ten lakier spod spodu w niektórych miejscach może wystawać. Z kolei przy brycie, no to wszystko powinno być pozawijane, więc rozumiem, że w
przypadku ewentualnego sporu z klientem, to też powinniśmy sobie gdzieś opisać, żebyśmy mieli podkładkę, na co się umówiliśmy i jaki charakter ta praca miała po prostu mieć. No oczywiście, jak najbardziej, no biorąc pod uwagę to, że tutaj jeżeli mówimy o samej cenie takiej usługi, no inna jest cena oklejenia z formatki, inna będzie z brytu, no też wiemy, jacy są klienci, no każdy, kto płaci, oczekuje, że w cenie malucha dostanie Mercedesa, tak, więc no jest to oczywiste, że to w naszym interesie jeszcze zabezpieczyć, to co rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, klienci wszystko rozumieją do momentu, w którym nie płacą. W momencie, w którym płacą, ich poziom zrozumienia i wyrozumiałości zdecydowanie maleje. Zdecydowanie maleje. Z naszej perspektywy w przygotowaniu dokumentów właśnie na etapie rozpoczynania tej działalności, biorąc pod uwagę, że to jest usługa, która dla przeciętnego klienta jest też jeszcze niezrozumiała, tak? To nie jest położenie kafelek w łazience, gdzie każdy z nas ma jakieś doświadczenie życiowe, choćby z lat młodzieńczych, rodzice robili remont. No i wiem, widzę, że jeżeli mam położone kafelki, to pamiętam, że były te słynne krzyżyki i że ta fuga mniej więcej ma być równa. Klient nie zna tej usługi, on nie wie, w jaki sposób ten efekt końcowy zostanie osiągnięty. Coś przeczytał, coś usłyszał, miał sławetny kolega, więc on też chce. Więc też musimy podejść z tą wyrozumiałością, że musimy zabezpieczyć siebie przed niewiedzą klienta. Mhm. I teraz fajnie, jeżeli taka informacja zostałaby zawarta na karcie, tak, że robimy full front i ten full front jest zrobiony z formatki i to już mamy połowę sukcesu na wypadek jakichś sporów z klientem, ale fajnie jest zrobić jakąś broszurkę informacyjną, czy choćby w regulaminie właśnie takim świadczenia usług, który możemy sobie wrzucić na stronę internetową, żeby był dostępny. Jeżeli klient się do nas zwraca w formie mailingu, super, zapraszamy na wizytę, tak, przyjmiemy, zapraszamy, nie wiem, 10 października i w mailu załączamy PDF lub mamy hiperłącze w mailu, które odnosi klienta do takiego regulaminu czy takich broszurek, który może sobie pobrać, a w które klient ma informację o tym, jaki będzie mniej więcej efekt końcowy albo co nie podlega ocenie. Tak? Mhm. Robimy uwaga, w przypadku wyboru oklejenia z formatki, widoczne krawędzie są czymś normalnym, mhm, naturalnym przy tego rodzaju, przy tym sposobie wykonywania usługi. Jeżeli wybierasz klejenie z brytu, no to folia powinna być ładnie pozaciągana do środka, tak, żeby była niewidoczna. Oczywiście jak podniosę maskę i spojrzę pod maskę, no to ja te krawędzie będę widział. No i myślę, że każdy, kto prowadzi studio, spotkał albo może spotka klienta, który podniesie maskę i powie: panie, ale ja tu widzę folię. No, panie, no pod spodem panią widzisz. No więc tutaj takie informacje fajnie byłoby w tej karcie zawrzeć, tak jak o to zapytałeś. I teraz okay, my dzieląc te usługi jesteśmy w stanie, mając tą świadomość, z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia, z jakim charakterem, jaki ta umowa ma charakter, jesteśmy też w stanie, wiemy dzięki temu, co klient może, czego nie może i co my możemy. Okay. Bo teraz na pewno, myślę, że to będzie temat, który z pewnością poruszymy w innym materiale, bo on jest dość obszerny. Każdy z nas zna to pojęcie gwarancji, rękojmi i to, że klient coś reklamuje. Wiem, słyszałem, ale nie do końca w którym kościele dzwoni. Dokładnie. I teraz w przypadku samo ta gwarancja i rękojmia, to co rozwiniemy sobie, mam nadzieję, że w jakimś innym materiale, dotyczy tych umów określonego rezultatu, tak? Czyli w przypadku aplikacji folii, która niewątpliwie będzie miała charakter umowy rezultatu, bo my jesteśmy w stanie ten rezultat ocenić, on jest namacalny, w jakiś sposób obiektywny, klient ma roszczenia z rękojmi i potem będziemy sobie mówić o tym, co jest. W takim wypadku może być gwarancja jako coś dodatkowego, to też będziemy tłumaczyć później. Natomiast na usługę sprzątania jako umowę należytej staranności nie ma rękojmi ani gwarancji, tak? No, nie mogę posprzątać samochodu i zagwarantować, że on się więcej nie pobrudzi. Mhm. Rozumiesz tą perspektywę. Gwarancja czy rękojmia, ona nam daje takie, to jest odpowiedzialność, że ten efekt powstał i on w jakiś sposób będzie stabilny, mhm, on się utrzyma. No, w przypadku sprzątania no nie ma możliwości. No jasne, bo ktoś może wejść z psem tuż po osłudze i zaraz mamy to samo. Uczeń po wyjściu z klasy może zapomnieć, mógł nie słuchać. Tak, tutaj nie gwarantuje tego rezultatu, jak sama nazwa gwarancja, to w rękojmi to akurat słowo z niczym się kompletnie kojarzące nie ma.
Teraz w zależności od rodzaju właśnie tych usług, te uprawnienia będą inne. I w przypadku, jeżeli chodzi o umowę należytej staranności, jak to sprzątanie, no klient na etapie odbioru takiej usługi może nam powiedzieć, że no jest nie do końca posprzątane, więc on chce, żebyśmy to dosprzątali, tak, mhm. poprawili tą swoją usługę. Mhm. I w takim wypadku tutaj, jeżeli chodzi o tego rodzaju, powiedzmy, reklamacje, jak najbardziej. I teraz przepisy umów o dzieło, czyli tej należytej staranności, one nam zakładają różnego rodzaju roszczenia, które idą dalej niż przy umowie, niż przy tym sprzątaniu. Mhm. Bo tak naprawdę przy tym sprzątaniu klient nie może nam powiedzieć, że jest źle posprzątane, więc ja rezygnuję, tak? Ja biorę samochód i jadę, mhm. nie płacę nic. Mhm. No, bo w jakimś stopniu zostało posprzątane, tak? Musimy się rozliczyć za to, co zostało zrobione. Jeżeli umawiamy się, że ja mam ci wybudować dom, a ja już zrobiłem fundamenty i postawiłem ściany, no to nie możesz mi powiedzieć, że teoretycznie nic nie płacisz, no bo ty już zostałeś z tym fundamentem i z tymi ścianami, mhm. więc zlecając to komuś innemu, już coś zaoszczędzisz, tak? Wzbogacisz się moim kosztem. I to samo jest z sprzątaniem. No, samochód został posprzątany. I teraz, jeżeli będziemy mieli świadomość tych roszczeń, tego rodzaju, z jaką umową mam do czynienia, możemy z takim klientem zupełnie inaczej rozmawiać, tak? Jeżeli uważa pan, że jest źle posprzątane, to wyznaczmy w takim razie, ja się z panem zgadzam, że faktycznie są pewne niedociągnięcia. No, powiedzmy sobie szczerze, no nie myli się i nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Mhm. Zdarza się, to też jest kwestia obsługi, możemy sobie zrobić temat kwestii procesu obsługi, reklamacji z klientem, tak w jaki sposób z klientem rozmawiać, bo to też od prawników należy oczekiwać, żebyśmy mu uczyli klientów i też jakąś sami byli zainteresowani taką trochę wiedzą psychologiczną. Mhm. Nie tylko na nasze potrzeby, ale to, żeby rozwiązać jakiś konflikt, to nie jest kwestia znajomości, tylko przepisów. To jest też odpowiedni sposób prowadzenia rozmowy. Jasne. No bo nikt nie lubi przegrywać, więc sztuką jest każdą rozmowę czy z klientem i taką reklamację. Nawet jeżeli klient nie ma racji, no to nie stawiać go w sytuacji, nie masz racji won. Nie i koniec. Tylko tak, żeby klient czuł się zrozumiany i naiwnie wierząc, że on to, że nie ma racji, zrozumie, albo tutaj jakieś wspólne rozwiązanie danego problemu, by się pomóc mu znaleźć. Jeżeli ten samochód nie jest dobrze posprzątany, to my z klientem umawiamy się w takim razie na poprawkę. I teraz to, co my tak sobie wydaje się komuś, komuś, kto nas słucha, że wydaje się, że to jest takie mówienie o życiu. Nie, ja mówiąc, że wyznaczamy sobie termin na poprawkę, odnoszę się wprost do przepisów, mhm. bo o ile same przepisy o tym zleceniu, bo one odnoszą się tak naprawdę do umowy o świadczenie usług, bo ona nie jest w żaden sposób odrębnie uregulowana, mówią o tym, że druga strona, jeżeli umowa jest źle wykonana, to też jeżeli słuchałby nas jakiś prawnik, to może się łapać za głowę, ale ja staram się to tłumaczyć w sposób jak najbardziej zrozumiały, więc jakiś margines błędu i wyjątków od zasady musimy przyjąć. Jeżeli umowa jest źle wykonana, to taki nasz klient, jeżeli żaden nie ma innego przepisu, może od umowy z nami odstąpić, zrezygnować, wtedy jeżeli wyznaczy nam odpowiedni termin do prawidłowego wykonania umowy i zagrozi nam, czyli powie, że jeżeli tego nie zrobimy w tym terminie, to on z usługi zrezygnuje. Mhm. I teraz kluczowe w tym przypadku są dwie kwestie. Po pierwsze, że ten termin musi być wyznaczony, dodatkowy termin, i przede wszystkim on musi być odpowiedni. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, że jakieś zabrudzenie nie zostało usunięte. No powiedzmy, że mamy wypolerowany samochód, który jest wypolerowany nie do końca tak, jak umówiliśmy się z klientem. No to nie jest rzecz, którą jesteśmy w stanie zrobić w 10 minut. Dokładnie. Bardziej potrzebujemy całego dnia na przykład. Na przykład. No więc to, że klient nam o 14 powie, że jak tego nie poprawimy do 18, to on rezygnuje, no to ciężko tutaj mówić o odpowiednim terminie, mhm. tak? Bo to słowo wytrych odpowiedni mówi o tym, że my jako druga strona musimy mieć realną możliwość naprawienia swojego błędu. Mhm. Więc po pierwsze, żeby ten termin był odpowiedni, po drugie oczywiście, żeby klient nam wyraźnie stwierdził, potem udowodnił, że on nam zagroził, że jak nie,
no to zabieram samochód i koniec, i nie płacę. Czyli to znowu jakiś protokół ewentualnie. No to już jest oczywiście w interesie klienta, żeby się zabezpieczyć, ale wiadomo, klienci mogą rozmowy z nami nagrywać, robić tysiące różnych dziwnych rzeczy, na które pozwalają nam dzisiaj urządzenia, więc raczej zakładam, że klient w jakiś sposób się zabezpiecza. Poza tym też zakładam, żebyś czy wy jako przedsiębiorcy zachowywali się mimo wszystko przyzwoicie, tak? Bo to też jest kluczem do biznesu i tej całą mądrość każdego przedsiębiorcy jest to, żeby korzystać z doświadczeń innych. Mm. I my jako prawnicy uważam, że jesteśmy takim trochę źródłem wiedzy dla klienta pod kątem tych doświadczeń innych, no bo przecież nasza praca polega na doświadczeniach innych osób, na rozwiązywanie ich problemów, więc my też czasami jesteśmy w stanie zasugerować, czy zwrócić uwagę na jakieś problemy, które wiemy, że powstają właśnie na podstawie doświadczeń innych klientów z branży, którzy do nas przyszli. Wracając jednak do tego naszego wątku, to oczywiście fajnie, jakby było w jakimś protokole ustalone, tak, że klient stwierdza na tej samej karcie, klient stwierdza, że coś nie zostało w sposób prawidłowo wykonany. Wyznaczamy czas. My się z tym zgadzamy, powiem, ok, proszę pana, faktycznie, jeżeli pan sobie życzy, no nie do końca moglibyśmy polemizować, wiadomo, no to też w jaki sposób my podejdziemy w danym przypadku. Jasne. Do klienta i zakładamy, zapraszamy w takim razie po odbiór samochodu jutro na godzinę, nie wiem, 10, 12, 13, no wyznaczamy jakiś termin. No dobra, co w sytuacji, kiedy mamy klienta pod tytułem, no jest źle, robię aferę i zaraz właśnie wchodzę na Google, na Facebooka, wystawiam wam jedyneczki, okraszam to epitetami i fajną opinią. Jakby wiesz, z twojej perspektywy, jak ewentualnie z tego wybrnąć, albo jak my się możemy przed tego typu zachowaniami klientów obronić? To też jest, to jest trochę temat rzeka, jeżeli mówimy o wyrażaniu opinii przez klienta i w ogóle o opiniach w internecie i tego, co spotyka biznes w internecie, w jaki sposób w tym internecie działać. No, mówiąc najprościej i najszybciej, jako przedsiębiorca, który przede wszystkim, no przedsiębiorca, czyli który czerpie zyski ze swojej działalności, powinien czerpać, bierze za to pieniądze, no jesteśmy narażeni na opinię klientów. I tutaj akurat sądownictwo i my jako prawnicy wychodzimy z prostego założenia, jakiś poziom odporności na krytykę i ocenę naszej działalności musimy mieć, naszego przedsiębiorstwa. Tak jak każdy człowiek, no każdy gdzieś ma prawo nas oceniać. My oceniamy innych, każdy też ma prawo ocenić nas, pod warunkiem, że ta ocena jest wyważona. Czyli jeżeli klient wyrazi swoją opinię w internecie, że nie był zadowolony z usługi i nie będzie to okraszone milionami epitetów, tylko po prostu stwierdzi, że jego zdaniem usługa, sposób wykonania usługi przez tą firmę nie jest warta swojej ceny, no to musimy wziąć tą opinię na klatę, tak? To też nie polega na tym, że prawo daje nam narzędzia i pozwala nam, żeby ścigać każdego o to, że wyraził na nasz temat zdanie, z którym się nie zgadza. Mhm. Oczywiście pod warunkiem, że ta opinia jest stonowana i wyważona. Przede wszystkim wynika to też z tego, że opinia w ogóle nie podlega ocenie, tak? My nie możemy za opinię, nie ponosi się jako taka odpowiedzialność, jeżeli mam do czynienia stricte z opinią, już nie wchodząc w szczegóły, bo my nie jesteśmy w stanie opinii ocenić w kategorii prawda-fałsz, tak? Mhm. Prawda-fałsz ocenia się tylko fakty. Ja nie mogę jeżeli klient napisze, że na nas milion epitetów, no to oczywiście tu kwestia, nawet jeżeli to jest opinia, no to też jest kwestia naszej zniewagi, no bo gdzieś ta przyzwoitość musi zostać zachowana, ale jeżeli klient na przykład napisze w tym, że oprócz tego zniszczyli mi auto, no to hola hola. Okay. To już nie jest opinia. Jeżeli pan czy pani mi zarzuca zniszczenie pani mienia, no to już muszą być ku temu podstawy. Z taką opinią, jeżeli ona faktycznie jest nieprawdziwa, mamy prawo walczyć. Jeżeli to będą jedyneczki, że moim zdaniem najczęściej jest słabo, to oczywiście nie musicie sprowadzać do moim zdaniem, to jeżeli chodzi o ubranie słowa, może być to różnie, ale jest to faktycznie opinia, no to musimy się z tym pogodzić. Kwestia umiejętnej
mojego sformułowania odpowiedzi na taki komentarz, bo to wiadomo. Poza tym negatywne komentarze w internecie też budują naszą autentyczność, co przedsiębiorcy muszą pamiętać, no bo jeżeli widzimy firmę, która ma same piąteczki. I 1500 opinii. I 1500 opinii, no to no, podjeżdża nam trochę jakimś bocikiem, prawda? Jest. I ta firma przestaje być wiarygodna, więc taka, za taką jedynkę czasami jest fajnie też podziękować, tylko umieć temu klientowi odpowiedzieć z klasą, tak żeby potencjalni odbiorcy, czytelnicy takiej opinii sobie pomyśleli, no masz klient, firma ma jakąś politykę na niezadowolonych, klientów. Dobra, Mateusz, wróćmy jeszcze do tego drugiego rodzaju umów, tak? Bo powiedzieliśmy o tym, czego Dokładnie. Się zweryfikować nie da, a teraz jakbyśmy pogadali, przypomnij proszę tą piękną prawniczą nazwę. O tej umowach określonego rezultatu, czyli dokładnie. O przepisach, które w kodeksie znajdziemy pod nazwą dzieła. Umowy o dzieło. No i tu jest całe zaskoczenie, tu jest tak naprawdę całe morze przepisów, które potencjalnego przedsiębiorcę może zaskoczyć o to w zakresie tego, co taki klient może z nami zrobić. Ponieważ przepisy umowy o dzieło zapewniają zarówno jednej, jak i drugiej stronie szereg możliwości odstąpienia od takiej umowy. Mówiąc po polsku, odstąpienia, czyli zrezygnowania z niej. Przy czym odstąpienie od umowy jest o tyle charakterystyczne, specyficzne, jego clue prawne sprowadza się do tego, że ono wywołuje taki efekt, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Tak jakby odstąpienie od umowy powoduje nam taką fikcję prawną, jakbyśmy się cofnęli w czasie i mieli doprowadzić do sytuacji, jakbyśmy nigdy nie zaczęli wykonywania tej usługi, tej współpracy. No dobra, to weźmy jakiś konkretny przykład pod tytułem, że właśnie było oklejone folią i nie ma. Była, a nie ma. Nie, no jeżeli mówimy o klejeniu folią i w przypadku odstąpienia od umowy, przepis mówi, że strony zwracają sobie, co świadczyły. Jeżeli klient odstępuje nam od umowy, no to tak naprawdę, jeżeli by nam zapłacił już jakieś pieniądze, no to my musimy te pieniądze mu zwrócić, a naszym obowiązkiem jest przywrócenie stanu poprzedniego, czyli ściągnięcie mu tej folii. No dobra, ale zobacz, ja poświęciłem czas na oklejenie, teraz muszę poświęcić czas na ściągnięcie, a dochodzi mi jeszcze do tego, że zapłaciłem za tą folię, nie? Więc... No pain, no gain, jak to mówią. No jeżeli czyje korzyści, tego ryzyko, tak ładnie mówili Rzymianie. Teraz jest pytanie, z czyjej winy takie odstąpienie od umowy nastąpi, no bo jeżeli ty jako przedsiębiorca dałeś ciała i klient rezygnuje z twojego powodu z umowy, no to pretensje do tego, że idziesz w koszty zamiast zarobić, no możesz mieć tylko do siebie, no nie do klienta, tak? No ciężko oczekiwać, że dałeś ciała i jeszcze prawo ma ci, mówiąc w cudzysłowie, wybaczyć twoje potknięcie. No nie, no jesteśmy dorośli, ponosimy odpowiedzialność za swoje błędy, a na gruncie prawnym przede wszystkim. No i teraz masz taki obowiązek klientowi, takiemu klientowi tą folię ściągnąć z tego samochodu i doprowadzić do stanu, tak jakby ta umowa nigdy nie została zawarta. I teraz na co zwracam szczególnie uwagę w branży detailingowej, bo takie przypadki się zdarzają, że ten zarobek, który mógł być na tej folii, to odpowiedzialność, o której mówiliśmy, o wyborze odpowiedniej formy prawnej, ta odpowiedzialność może być dużo większa, bo załóżmy sytuację, że klient przed aplikacją folii, które z niej przyjął, miał założoną powłokę ceramiczną. No, jeżeli my mu zaczynamy aplikować na nią folię, czy już zaaplikujemy w jakiejś części folię, no to ta powłoka ceramiczna zostaje tak naprawdę zniszczona. Znaczy ona zostaje ściągnięta, tak? No bo najpierw my musimy tą ceramikę ściągnąć, żeby zaaplikować na tą folię. No więc nie dość, że my ponieśliśmy koszty zakupu tej folii, następnie musimy ją ściągnąć, to jeszcze klientowi na dobrą sprawę albo sami musimy zaaplikować, albo zapłacić koszty aplikacji, ponownie aplikacji tej ceramiki. Więc no, każdy, kto już jest w tym biznesie, może sobie wyobrazić, o jakiej wielkości kosztów my mówimy. I teraz takie przypadki odstąpienia od umowy w przypadku tych umów rezultatu, tych umów o dzieło jest bardzo dużo. Znaczy bardzo dużo. No, tak naprawdę możemy powiedzieć o jednym takim najbardziej, myślę, który będzie miał zastosowanie w branży detailingowej, a mianowicie takim, że jeżeli chodzi o umowę o dzieło, przepis mówi tak, że taki nasz klient może odstąpić od umowy z nami bez wyznaczenia nam żadnego dodatkowego terminu, jeżeli opóźniamy się z rozpoczęciem wykonywania tego, na co się umówiliśmy,
albo wykonujemy to na tyle opieszale, że mało prawdopodobne, że wręcz nieprawdopodobne jest, tak mówiąc, żeby najbardziej to po polsku, a nie po prawniczo odzwierciedlić, że wręcz nieprawdopodobne jest, aby udało nam się to wykonać w umówionym terminie. Mhm. Czyli jeżeli nasz klient, nie wiem, wpadnie zobaczyć, no bo zostawił nas samochód, podjedzie zobaczyć, panowie przyjdą zobaczyć jak moja fura, tak? Już sam wie, że w branży detailingowej nie jest to nic nadzwyczajnego, oczywiście. No bo jeżeli klient zostawia nam swoje auto warte 300-400 tysięcy, no to na 3 czy 4 dni, a czasami i na dłużej, w zależności od usługi, no to z ciekawości no, podjedzie zobaczyć, co i jak tam idzie. No, mówimy jednak o dość bardzo drogiej rzeczy. I teraz, jeżeli taki klient nam zauważy, że no, on ma jutro odebrać, czy pojutrze samochód. A tu robota stoi, jest nawet nieruszona, auto nawet nie umyte, no to powie, no panowie, hola, hola. No ja mam odebrać samochód pojutrze, a tu nic. A panowie mówią, że na to 5 dni potrzeba. Mhm. No to panowie się nie wyrobicie. No i teraz musimy pamiętać o jednym, że no, umowy, no, do czegoś służą, to że w sensie kwestia umówienia się z kimś, jeżeli ja się umawiam z klientem na termin, no to znów wrócę do tych sławetnych Rzymian, którzy mówili, że umów należy dotrzymywać, tak? To nie jest tak, że ja umawiając się z klientem na termin w jedną i w drugą stronę, to ja mogę do tego terminu podchodzić powiedzmy frywolnie, tak? Powiedzieć, a co to panu za różnica, czy pan odbierze w piątek o 15, czy pan odbierze w sobotę o 10. Taka, że się umówiliśmy. Klient ma prawo od nas respektować zachowania tego terminu, bo z tym też wiążą się jego uprawnienia, które mogą być dla nas bardzo dolegliwe, jak na przykład to. No i teraz wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że ta robota jest w lesie, no i klient przychodzi od tej umowy, odstępuje. Jeżeli to jest na zasadzie, że my takiej umowy w ogóle nie zaczęliśmy wykonywać, no to jest jeszcze pół biedy, prawda? No bo klient po prostu zabierze swój samochód, pójdzie w długą, no niesmak zostanie, obsmaruje nas w internecie i wiadomo, nie będzie też to najlepiej wyglądało, a klient będzie miał pełną rację, my nie zarobimy, stracimy następny. No ale nie ma też kosztów jakichś tam. Nie ma też kosztów. No i tutaj znowu w teorii nie ma kosztów, bo teraz z perspektywy takiej prawnej my możemy tą nitkę ciągnąć dalej. Byłem umówiony z tobą na aplikację danego rodzaju folii za 10 tysięcy. Mnie na to już zależało. Umowa nie została wykonana z twojej winy. Ja chcę to zrobić. Teraz idę do innego studia, który mówi 15 tysięcy. Jak ty byś wykonał, na co się umówiliśmy, zapłaciłbym 10. Dzisiaj muszę za to zapłacić 15. Pod względem prawnym klient ma prawo, jeżeli byłby złośliwy, bo to jednak sprowadzałoby się do złośliwości, no powiedzmy sobie szczerze, że tutaj klient, który chciałby na to zarobić, ma prawo dochodzić od ciebie tej różnicy 5 tysięcy, tak? Okay. Czyli teoretycznie ja dalej mogę iść w koszta. Tutaj konsekwencje prawne mogą być tak naprawdę bardzo dalekie, czyli teoretycznie nie zarobiliśmy, nie straciliśmy, a za pół roku będziemy mieli ząg i jakąś niespodziankę. Więc tu ten odpowiednie określenie tego charakteru prawnego pod względem terminowości w usługach okołomotoryzacyjnych, powiedzmy sobie szczerze, jak w budowlance, jeszcze raz powtórzę, terminy nie są mocną stroną, bo bardzo często zdarza nam się przesuwanie tych terminów, to no, jest czymś, na co musimy raczej liczyć na życzliwość klienta i myślę, że fajnie, aby osoby, które wchodzą w ten biznes, w tego rodzaju usługi miały tego świadomość, tak, żeby pewnego dnia nie spotkała ich przykra niespodzianka, że olaliśmy, stwierdziliśmy, a dobra, to tą robotę wykonamy jutro, najwyżej się klienta przesunie, bo przyjęliśmy nowy samochód i chcemy zarobić, bo klient chciał na CIT, to więc nam więcej zapłaci, bo może się okazać, że to, co zarobimy na kliencie, który przyjął z lepszą furą, chciał zaaplikować, nie wiem, nie robić full fronta, tylko zaaplikować cały samochód, z tym stwierdziliśmy, na tym zarobimy dycha, na tym 20, jakoś, że tak powiem, to pożenimy. Może się okazać, że ten klient, który miał nam zapłacić mniej, a był wcześniej, jeżeli skorzysta ze swoich uprawnień, bo my chcieliśmy być bardziej zuchwali, może się okazać, że nawet tym drugim samochodem nie zarobimy na to, co będziemy musieli oddać za ten pierwszy i fajnie taką świadomość w tym zakresie mieć. Okej, Mateusz, podsumowując w takim razie, mamy umowę należytej staranności i umowę określonego rezultatu. Jeszcze raz dosłownie dwa zdania na temat jednej, drugiej i problemów, które mogą z nich wynikać.
pamiętać przede wszystkim o tym, że to, co robimy, jeżeli jesteśmy, ma obiektywnie jakiś rezultat, powstaje nam coś namacalnego, pilnować jak nie wiem czego, jak własnej żony, terminu tego wykonania i terminu, w jakim pracujemy tak, aby udało nam się takiego deala faktycznie zamknąć w terminie. Jeżeli nasza praca polega na czymś, co faktycznie tego nie da się w sposób obiektywny ocenić. Możemy mieć większy luz, ale nie lekceważymy klienta i tam raczej na poprawki możemy się umówić, jakiś termin dograć. I tak jak powiedziałem, tam, gdzie ten rezultat jest namacalny, termin, termin, termin. I jeszcze raz w przypadku każdej umowy pilnujemy terminu, żeby klient nie miał podstaw do tego, żeby z nas zrezygnować, a my żeby nam taki deal nie odbił się przysłowiową czkawką. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki.